Większość oleju palmowego, który jest produkowany na świecie, pochodzi z bardzo małego obszaru. To jest ponad 3/4 światowej produkcji tego surowca, który jest produkowany w Malezji i Indonezji. Szeroki zakres zastosowań tego surowca i jego względnie przystępna cena zapewniła mu tytuł najczęściej spożywanego i sprzedawanego oleju na świecie, co stanowi 40% światowego obrotu olejem roślinnym. Globalny popyt na olej palmowy w 2020 roku można przyrównać do 20 tysięcy basenów olimpijskich, więc zdecydowanie jest to surowiec, który na świecie no, jest bardzo szeroko wykorzystywany. U nas w Unii Europejskiej, w Europie może troszeczkę mniej, ponieważ to najczęściej jest składnik jakiegoś produktu, czy spożywczego, czy kosmetycznego, chemicznego. Natomiast w Azji wykorzystuje się go jako no, regularny olej do smażenia, tak jak u nas na przykład rzepakowy. Olej palmowy otrzymujemy z miąższu owoców palmy, która nazywa się olejowiec gwinejski. I olejowiec gwinejski może być uprawiany, może rosnąć tylko w wąskim pasie nad i pod równikiem. Więc no, ten obszar, gdzie ta palma może być, może rosnąć, może być uprawiana, jest bardzo wąski i tak się składa, że znajduje się akurat w rejonach, no, które są jednymi z najcenniejszych siedlisk przyrodniczych na naszej planecie. I w ogóle dlaczego olej palmowy stał się tak popularny, tak szeroko wykorzystywany? Dlaczego jest taki ogromny popyt na ten surowiec? No więc przyczyny są różne. Przede wszystkim hodowla, uprawa palmy olejowej jest niezwykle wydajna w stosunku do innych roślin oleistych, ponieważ owocuje 2 razy w miesiącu przez cały rok i może produkować przez około 25 lat. To jest około 4 razy więcej niż inne rośliny. Tak, i również koszty produkcji są najniższe ze wszystkich surowców olejowych. Natomiast tutaj oczywiście musimy zadać sobie pytanie, czy jest surowiec certyfikowany, czy niecertyfikowany. Bo oczywiście, tak jak w każdym przypadku, ten niecertyfikowany w ogóle już będzie najtańszy i w poprzednich latach można powiedzieć, że no, te najniższe koszty produkcji to jest no, bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ rozwiązuje mnóstwo problemów z takich społecznych na świecie i dostęp do surowców, no, ale również przyczyniło się do strat środowiskowych, jeżeli chodzi o ten niecertyfikowany. I tak, jeżeli chodzi o uprawę palmy olejowej i bardzo często jest nam zadawane pytanie, czy można usunąć ten olej palmowy, czy możemy zastąpić go innym olejem, czy możemy go jakoś zlikwidować, no bo jest to temat problematyczny i nie chcemy używać oleju palmowego. Tak, w teorii moglibyśmy zlikwidować ten olej palmowy, no tylko że po pierwsze musielibyśmy się zastanowić, jakim olejem zastąpić ten olej palmowy, który z olejów jest najmniej szkodliwy, którego produkcja no, jest równie wydajna, albo prawie tak wydajna, no bo jednak musimy ten popyt na olej na świecie jednak zaspokoić, bo nie możemy usunąć surowca i zostawić po prostu ludzi bez tego. No i tutaj na tej grafice mamy odpowiedź, dlaczego w ogóle usunięcie oleju palmowego jest po pierwsze trudne, po drugie no właśnie nieopłacalne środowiskowo do końca, dlatego że on, produkcja tego oleju zajmuje najmniej obszaru. Olej sojowy, w ogóle to są jakieś kosmiczne ilości terenu potrzebne pod uprawę tej rośliny. No olej słonecznikowy i rzepakowy w porównaniu do palmowego również to się nie przedstawia jakoś bardzo korzystnie. I tutaj od razu sprostuję. No nie chodzi o to, żeby zastąpić wszystkie oleje palmowe, absolutnie nie. Tylko po prostu całkowite wykasowanie tego surowca, na przykład z Europy,
zapewni nam rynek europejski, dobrze, wolność surowca, który jest problematyczny, który jest bojkotowany, z tym się nie zgadzamy, ale przesunie problemy środowiskowe w inne miejsca na świecie. I wylesianie tak naprawdę terenu, przeznaczanie go na uprawę byłoby tak naprawdę o wiele, wiele większe. To, na czym należy się skupić w przypadku surowców wrażliwych, to nie na tym, żeby je całkowicie wykasować, tylko na tym, żeby wprowadzić procesy, certyfikaty, które zminimalizują to, że produkcja tych surowców ma szkodliwy wpływ na środowisko. Również ważną kwestią przy samym oleju palmowym są jego właściwości, ale to przejdę może w późniejszej części prezentacji, również dlaczego trudno byłoby z tego oleju zrezygnować. Chciałam teraz powiedzieć kilka słów o niezrównoważonej produkcji, dlatego że my i jako policja, i jako Fundacja WWF nie odwracamy się od tego tematu. Ten temat jest może bardziej szary niż czarno-biały i nie, absolutnie nie odwracamy się od tego, że niezrównoważona produkcja oleju palmowego i innych surowców wrażliwych doprowadziła do utraty siedlisk zagrożonych gatunków, do wylesiania, czyli do wycinania i wypalania lasów deszczowych, które są najcenniejszym obszarem środowiskowym na świecie. To można porównać do tego, jakbyśmy mieli dysk danych z setek tysięcy lat dotyczących naszej planety i po prostu wykasowujemy te dane, paląc te lasy, ponieważ nie da się przywrócić już tych siedlisk do takiego stanu, w jakim były one wcześniej, nawet jeżeli zaczęlibyśmy tutaj bardzo silne procesy resubstytucji tych terenów. Prowadzi niezrównoważona produkcja, doprowadziła również do zanieczyszczenia gleby i wody, erozji gleby i też do zmian klimatu. Najbardziej katastrofalne skutki można było zaobserwować w Malezji i Indonezji. Tam doszło do wylesiania lasów deszczowych, które szacunkowo stanowią 50% wszystkich organizmów na Ziemi. Więc tak jak powiedziałam, jest to właśnie taki bezcenny dysk danych, jak powstawała nasza planeta i powstawały siedliska, ale również miejsce do życia bardzo cennych gatunków, niejednokrotnie zagrożonych. No właśnie, zagrożonych, ponieważ ta niezrównoważona produkcja doprowadziła do zagrożenia przynajmniej 193 gatunków. Tak wyglądał proces wylesiania. No i tak właśnie. Możesz pan cofnąć ten slajd poprzedni? Tak, mogę? Tak, jeszcze chwilę. Dobrze. Straty te są niewątpliwie takim kryzysem klimatycznym, kryzysem bioróżnorodności, katastrofą humanitarną i utraconymi możliwościami gospodarczymi też. Natomiast jeżeli chodzi o Malezję i Indonezję, to w ostatnich latach zaobserwowaliśmy ogromny progres w pracach nad zatrzymaniem tego procesu. I tak, jeżeli chodzi o wylesianie, to przez ostatnie 20 lat Malezja i Indonezja były na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o niszczenie środowiska naturalnego. W wyniku bardzo intensywnych prac organizacji pozarządowych, samego rządu, organizacji właśnie przyrodniczych, ale też społecznych i organizacji certyfikujących, Malezja i Indonezja spadła po raz pierwszy od 20 lat z tego podium wylesiania i jest to tam bardzo mocno hamowane. Jest zakaz wylesiania nowych terenów pod plantację palmy olejowej. Oczywiście wiadomo, jak z każdym wprowadzaniem nowego prawa, to musi troszeczkę potrwać, dlatego że no, zawsze znajdą się osoby, które coś tam próbują przypominować i no, nie jest to jeszcze tak, że jest idealnie. Natomiast ogromny wysiłek został poczyniony, żeby to zatrzymać.
miejscem na świecie, gdzie teraz to wylesianie jest najbardziej wiodące, to Brazylia, gdzie wylesianie stale rośnie. Lasy pierwotne straciły kolejne 1,7 miliona hektara w 2020 roku. W tym roku ma się ukazać nowy raport, więc będziemy tutaj te dane aktualizować. Czy Brazylia to też jest kwestia oleju palmowego? Tak, 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 tak. W Brazylii również jest to kwestia oleju palmowego. Większość tych zniszczeń miała miejsce w Amazonii, gdzie dochodziło do celowego wylesiania i do niekontrolowanych pożarów, które rozprzestrzeniły się po wypalaniu już wcześniej wylesionych terenów. No i ogień, to należy wspomnieć o tym, że ogień spustoszył największe na świecie łąki zalewowe i mokradło Pantanalu, które no, są skarbem przyrodniczym i takim miejscem, którego odzyskanie nie będzie już możliwe. Jest to teren położony między Brazylią a Boliwią. I obszar ten zajął trzecie miejsce w rankingu wylepszania obszarów tropikalnych w 2020 roku. A przepraszam, co to jest druga pozycja DRC? Kogo? Tak, i tutaj to są te mokrawe kontynuary. One nie zostały zniszczone oczywiście w całości, ale bardzo duży obszar no, niestety został wypalony. Jeżeli chodzi o gatunki, które są zagrożone w wyniku niezrównoważonej produkcji oleju palmowego, no to jest to na przykład nosorożec sumatrzański, którego populacja jest niestabilna, nie dość zagrożona utratą osiedlisk, to jeszcze kłusownictwem. Tygrys sumatrzański obecnie na świecie jest mniej niż 400 osobników i walczy o przetrwanie na takich pozostałościach siedlisk tego gatunku. Orangutan oczywiście taki, można powiedzieć, flagowy gatunek, jeżeli chodzi o w ogóle rozmowę o, czy o oleju palmowym, czy w ogóle o surowcach wrażliwych. Obecnie na świecie znajduje się mniej niż 80 tysięcy osobników. Populacja przetrwała no, do dziś, ale ich siedliska są stale zagrożone. I słońce marszański. Obecnie występuje mniej niż 3000 osobników tego gatunku na świecie. No i tak, co możemy zrobić w obliczu tych katastrof środowiskowych, tej utraty gatunków, utraty siedlisk, pogorszenia warunków życia lokalnych społeczności, jeżeli, tak jak podejdziemy do tematu, no, opierając się na danych liczbowych, no, jest olej palmowy, tak? I jest on wykorzystywany. Co możemy zrobić, żeby ograniczyć, certyfikować? Tak naprawdę certyfikacja i regularne przyglądanie się pracy plantatorów, później przyglądanie się w ogóle całego łańcucha produkcyjnemu jest no, podstawą, żeby ograniczyć te wszystkie negatywne skutki. I tutaj chciałam parę słów powiedzieć o RSPO, czyli o tłumaczyć na polski, to jest okrągły stół dla zrównoważonej produkcji oleju palmowego. I certyfikowany olej palmowy, tutaj warto podkreślić, że spełnia 8 podstawowych kryteriów. To jest przejrzystość procesu produkcji, zgodność z lokalnym prawem, jakie obowiązuje w miejscu plantacji, zobowiązanie się do przestrzegania płynności finansowej, zastosowanie wysokich standardów w procesie produkcji, odpowiedzialność związana z ochroną środowiska i zasobów naturalnych, przestrzeganie praw pracowników, odpowiedzialne podejście do rozwoju plantacji oraz zobowiązanie do ciągłego ulepszania procesu. I tutaj, no, tak jak mówiłam, właśnie ta produkcja oleju z niecertyfikowanych źródeł doprowadza do utraty olbrzymich powierzchni lasów i ten proces certyfikacyjny jest czymś, co zatrzymuje ten proces, a także zatrzymuje zanieczyszczanie środowiska, co utrudnia i sprawia, że życie lokalnej społeczności jest po prostu zagrożone. I tak, certyfikacja RSPO przede wszystkim zakazuje zakładania plantacji na terenach lasów pierwotnych,
i na terenach leśnych i nieleśnych. Ale tam, gdzie występują gatunki zagrożone, ale też nie zagrożone, natomiast zagrożone są takimi gatunkami parasolowymi, czyli okrywającymi całą resztę różnorodności biologicznej, jaka znajduje się na tamtych terenach. Zobowiązuje plantatorów do prowadzenia monitoringu i identyfikacji występowania gatunków chronionych roślin i zwierząt. No i tutaj jak, na czym to polega? Certyfikacja RSPO zakłada przeprowadzanie audytów na plantacjach, ale również we wszystkich takich firmach, które produkują ten olej palmowy. I takie audyty pomniejsze odbywają się co rok. Co roku sprawdza się, czy nie są wylesione nowe tereny, czy się nie wykorzystuje pracowników, czy są przestrzegane prawa człowieka i czy nie zanieczyszcza się tamtych terenów. Bo wylesianie to jedno, to jest bardzo szkodliwe. Natomiast zanieczyszczanie jest tak naprawdę jeszcze bardziej, bo to zanieczyszczanie rozprzestrzenia się na ogromnym obszarze, zatruwa te siedliska, które są poza obszarem wylesiania, ale również zatruwa miejsca, w których żyją ludzie. Więc co roku jest taki audyt mniejszy, natomiast co 5 lat są audyty, które potwierdzają ten certyfikat, tak jakby przyznają go jeszcze raz. Więc no, te firmy, te plantacje są cały czas sprawdzane. Nie możemy również wypalać powierzchni w ogóle, nawet wylesionych, nawet na obszarach, które są plantacją certyfikowaną, ponieważ wypalanie jest niekontrolowane i może doprowadzić do zniszczenia obszarów w innych miejscach. No i nie można stosować oprysków lotniczych i w ogóle szkodliwych środków ochrony roślin, środków owadobójczych, dlatego że to również niszczy nam środowisko.